Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie od 2012 roku realizuje program Aktywny Samorząd. Projekt zakłada pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osobom niepełnosprawnym. Te osoby mają możliwość zakupu wózka inwalidzkiego, również dofinansowania wykształcenia studentów, jak również mają możliwość zdobycia prawa jazdy. Dofinansowanie w ramach modułu pierwszego do zakupu wózka inwalidzkiego na pędzie elektrycznym jest wielką pomocą dla osoby niepełnosprawnej. Jest to przełamanie barier społecznych, jak również zawodowych. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, które mogą korzystać z danego dofinansowania. Są to dzieciaczki poruszające się na wózku elektrycznym, uczęszczające do publicznej szkoły, nie mające indywidualnego toku nauczania, więc jest to wielka pomoc. W ramach realizacji programu Aktywny Samorząd osoby niepełnosprawne miały również możliwość skorzystania z dofinansowania na specjalistyczny sprzęt komputerowy. W roku ubiegłym PCPR na program pozyskał dofinansowanie w wysokości 120 tysięcy złotych, ale już w 2013 roku pieniędzy do wykorzystania jest znacznie więcej. W ramach modułu pierwszego osoby niepełnosprawne ze znacznym i zumiarkowanym stopniem mogły uzyskać dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu komputerowego, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, naprawy wózków inwalidzkich, dofinansowanie do kursu prawa jazdy, jak również nowy wprowadzony obszar, jest to zakup protezy o nowoczesnym zastosowaniu, jak również jej naprawy. W module drugim jest to dodatek do kosztów kształcenia i czesne dla studentów, które są to osoby niepełnosprawne zamieszkujących na terenie powiatu działdowskiego. Tu było złożonych 16 wniosków i 16 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. W chwili obecnej został zakończony nabór o wnioski o stypendium na rok akademicki 2013-2014. Chętnych do skorzystania z pomocy nie brakowało. Podania złożyły 22 osoby na łączną kwotę ponad 77 tysięcy złotych. Tworzenie takich efektów specjalnych wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i zaawansowanych programów komputerowych. To żmudna praca, która przy największych superprodukcjach zajmuje grafikom tysiące godzin. Wiedzą na ten temat dzielą się w Olsztynie mistrzowie grafiki komputerowej, którzy spotkali się w planetarium na festiwalu filmowym Blue Box. Blue Box adresowany jest przede wszystkim do twórców scenografii cyfrowej efektów specjalnych, czyli firm postprodukcyjnych, ludzi, którzy są związani z tym, co się dzieje z filmem już w momencie, kiedy reżyser i operatorzy skończą swoją pracę, właściwie aktorzy. Rezultaty pracy fachowców od efektów specjalnych możemy podziwiać w największych hitach kinowych. W takich filmach jak na przykład Władca Pierścieni czy Hobbit większość postaci i scenerii została stworzona komputerowo. Ograniczeniem jest tylko nasza pomysłowość. To, co my sobie wymyślimy, na pewno da się zrobić w komputerze. Może nie od razu, może nie spod palca, tak jak sobie wszyscy wyobrażają, że wystarczy nacisnąć Enter i się samo robi. Czasami trzeba coś samemu doprojektować czy dowymyślać. Największe superprodukcje filmowe powstają za granicą, ale polscy specjaliści często mają swój ważny udział w ich powstawaniu. Sporo filmów powstaje w Polsce, właśnie filmów zagranicznych, ale trzeba sobie też powiedzieć jedno, że w tej chwili te zespoły studiów postprodukcyjnych, te zespoły twórcze składają się z przedstawicieli różnych narodowości. Czyli nasi graficy, nasi twórcy mają tam swoje miejsce w tych zespołach. Organizatorzy dążą do tego, żeby festiwal Blue Box w Olsztynie stał się najważniejszym krajowym przeglądem grafiki komputerowej i efektów specjalnych wykorzystywanych w filmach. Zacytuję jedną opinię, którą otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich, że nasz festiwal jest najważniejszą imprezą branżową w kraju. Czyli to już jest chyba jakiś sukces, jak na tak krótki okres działalności. Bez pracy grafików komputerowych w filmach nie pojawiałyby się tak niezwykłe postacie jak Gollum czy Smaug. Z drugiej strony, czy przyszłość oznacza, że aktorzy przestaną być potrzebni, bo zastąpią ich bohaterowie stworzeni przez grafików? Póki co to opcja zbyt kosztowna. Poza tym z postacią, bądź co bądź fikcyjną, nie można się spotkać i pogawędzić chociażby o kinie.
zawodu geodeta, z zamiłowania przyrodnik. Tak w skrócie można opisać Zbigniewa Salwina. Człowiek, dla którego łąka i las to miejsca pracy. Jak sam mówi, potrafi spędzić tam cały dzień. Jego prace zostały wystawione w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Po prostu lubię chodzić po lesie i w pewnym momencie zacząłem zdjęcia robić i tak zostało od samego przedszkola, powiedzmy. Nie owady, tylko fotograf musi być wymagający wobec siebie. O. Musi być cierpliwy i czekać na jakiś moment znalezienia coś odpowiedniego do sfotografowania. Czyli ja w ogóle całą przyrodę lubię, ale w szczególności makro, a najlepsze do makrofotografii są owady. Zgromadzeni goście obejrzeli film przyrodniczy, którego twórcą jest również Zbigniew Salwin. Wszyscy z zaciekawieniem obserwowali uwiecznionego na ekranie m.in. żuka, którego życie okazało się być fascynujące już nie tylko dla samego autora produkcji. Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Na terenie Morąga swoją działalność prowadzi wiele instytucji, które mają za zadanie udzielenie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej czy socjalnej osobom doznającym przemocy w rodzinie. Z roku na rok, analizując dokumenty, liczba osób, które doznają przemocy, wzrasta. Pomoc udzielana jest w procedurze niebieskiej karty. W tym roku zostało założonych 31 kart, natomiast w roku 2010, tak dla porównania, tych kart było 25. Do zadań między innymi dzielnicowych należy diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. Wówczas wdrażana jest tak zwana procedura niebieskiej karty. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie policjant wdraża procedurę niebieskiej karty. Następnie niezwłocznie przesyła ją do zespołu interdyscyplinarnego, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące sprawcy i ofiary przemocy. Dzielnicowy kontroluje sytuację panującą w rodzinie, jednak gdy stwierdzi przemoc, podejmuje kroki zmierzające do skierowania sprawy do sądu. Celem procedury niebieskiej karty jest w szczególności zapobieżenie zjawisku przemocy oraz wskazanie drogi członkom rodziny do rozwiązywania ich problemów w związku. Są również instytucje, które zapewniają pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Osoby lub rodziny dotkniętej przemocą. Nie wszyscy wiedzą, że mogą oczekiwać na pomoc ze strony wielu instytucji. Osoba, która jest dotknięta przemocą w rodzinie, obejmowana jest przeróżnymi formami pomocy. Tutaj chciałabym podkreślić, że takim rodzinom przysługuje bezpłatna pomoc w formie poradnictwa medycznego, pedagogicznego, prawnego. Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Niezatrzymana w porę, przemoc nasila się z czasem, a jej agresja wzrasta. Przysługuje też pomoc w ramach interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu ofierze przemocy bezzwłocznego wsparcia psychologicznego, po to, aby tę osobę, dzieci czy ofiarę przemocy przywrócić do stanu takiej równowagi psychicznej. Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Żaden człowiek nie jest jednak na nią skazany. Dlatego warto poszukać pomocy, by nie zostać z tym problemem samemu. W
W 12 kolejce spotkań Sokół Ostróda podejmował u siebie w Armię Grajewo. Już w 3 minucie spotkania goście wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Marcin Strzeliński. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego po straconej bramce długo nie mogli dojść do siebie. Piłkarze z Grajewa mogli podwyższyć wynik na 2-0, ale w tej sytuacji Sokół przed utratą bramki uratowała poprzeczka. W 39 minucie było 1-1. Do remisu doprowadził Michał Oscypiuk. Jeśli ktoś myśli, że to jakiś nowy nabytek Sokoła, jest w błędzie. To było trafienie samobójcze. 2 minuty później ku uciesze kibiców piłkarze wyszli na prowadzenie. W 45 minucie Kamil Smet podał do Piotra Głowackiego, a ten pokonał bramkarza rywali. W końcówce pierwszej połowy mogło być 3-1, ale strzał Macieja Szostka z ponad 20 metrów obronił golkiper z Grajewa. Po wznowieniu gry kibice na stadionie na kolejne trafienie nie musieli długo czekać. Wprowadzony za Wojciecha Figurskiego Piotr Piceluk w 53 minucie zdobył bramkę na 3-1. Asystę tym razem zaliczył Tomasz Kolibowski. W drugich 45 minutach nie brakowało okazji do podwyższenia rezultatu. Szanse zmarnował Kamil Smyt, Łukasz Gwiazda czy Piotr Głowacki. Mecz zakończył się wynikiem 3-1. Słabe 30 minut, ale w końcu się przebudzili i zrobili to, co do nich należało. Wygrali 3-1, zainkasowali 3 punkty, przesunęli się minimum 2 miejsca w tabeli. Nie tracimy kontaktów, więc mecze pozostałych drużyn ułożyły się dla nas pomyślnie. Także zmniejszymy różnicę dzielącą nas do tych zespołów, które prowadzą w tej chwili. Także myślę, że jest dobrze. Sokół zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Do Płomienia Ełk i startu Działdowo traci po 4 oczka. W meczu z Grajewem od pierwszych minut na boisku pojawił się Kamil Smyt. Stałe miejsce w wyjściowym składzie ma inny piłkarz młodego pokolenia, Łukasz Gwiazda. To są chyba ci dwaj najlepsi zawodnicy z tej młodzieży. Nie odstaje im Szymański, reszta jeszcze walczy i myślę, że będzie z tego pożytek. Trochę żałujemy, bo nie założyliśmy drugiej drużyny. Gdybyśmy mieli tą drugą drużynę, tutaj jak zwykle sprawy finansowe nie pozwoliły nam na to, bo trzeba się do tego przygotować. Wtedy byśmy mogli tych swoich chłopców nie wypożyczać, tylko stworzyć drugą drużynę i wtedy grać tutaj na miejscu. Mielibyśmy większe możliwości roszady nawet w tym pierwszym zespole. Po 2 meczach na własnym obiekcie podopiecznych Wojciecha Tarnowskiego czeka wyjazd do Kętrzyna. 20 października Sokół zmierzy się z Granicą, która zajmuje 16 miejsce w tabeli. Najbliższe spotkanie w roli gospodarza piłkarze rozegrają 26 października z Mrągowią Mrągowo. Panie ministrze, panie, panowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, pracownicy wojska, szanowni goście. To było wyjątkowe święto 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. 19. rocznicę powstania jednostki w nowych strukturach obchodzono w obecności wiceministra obrony narodowej generała Waldemara Skrzypczaka. Uroczysty apel odbył się na Koszarowym Placu. Żołnierze braniewskiej jednostki przywitali ministra na tle wystawionych na tę okazję czołgów. Pragnę Wam serdecznie podziękować za wytrwałość i sumienność oraz za to wszystko, co z takim zapałem i zaangażowaniem robicie na rzecz obronności naszego państwa. Minister Skrzypczak dobrze zna braniewską jednostkę, bo kilkanaście lat temu dowodził 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną, w skład której z kolei wchodziła i nadal wchodzi 9. Brygada Kawalerii Pancernej. Ta atmosfera 9. Brygady, atmosfera 16. Dywizji zawsze mi odpowiadała i z przyjemnością tutaj przyjechałem, ponieważ atmosfera na Warmii dla wojska jest bardzo sprzyjająca i świetnie tu się czuję. Jak na byłego dowódcę przystało, minister Skrzypczak przywiózł do Braniewa dobre wieści w prezencie dla brygady. Prezent kategorii wojskowej to jest informacja, że brygada będzie, mam nadzieję, w bliskiej perspektywie brygadą silniejszą, lepiej wyposażoną i ku temu zmierzają wszystkie przedsięwzięcia, którymi kieruje pan minister Tomasz Siemoniak. Oficjalnie jednostka w Braniewie może liczyć na wzmocnienie etatowe i sprzętowe. Nieoficjalnie mówi się nawet, że wojsko w Braniewie może zasilić około 500 żołnierzy. Jeżeli chodzi o zwiększenie etatowe brygady, są takie zamiary, w tej chwili sądzić należy, że tak sądzę, że to nastąpi w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o nowy sprzęt, tak, te wszystkie programy zbrojeniowe, które w tej chwili dotyczą podniesienia poziomu mobilności wojsk lądowych, również obejmują 9. Brygadę Kawalerii Pancernej. A na co ta brygada może liczyć? Wszystkie na nowy sprzęt bojowy, który jest typowy dla tej brygady, czyli nowe bojowe wozy piechoty, nowe haubice, nowe czołgi i to jest perspektywa 4-5 lat. A o jakich czołgach mówimy? Polskich.
A konkretnie? A to będzie nowa koncepcja, która była prezentowana w roku bieżącym na targach kieleckich. Było jakby modelowym rozwiązaniem, do którego my dążymy. Wierzę, że ten czołg za 4-5 lat będzie czołgiem już w pełni gotowym do tego, aby móc go w Polsce rozpocząć produkować i wdrażać go między innymi w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej czołg Maczek. Takie dobre informacje o przyszłości 9. Brygady Kawalerii Pancernej z zadowoleniem przyjęli samorządowcy powiatu braniewskiego, w tym burmistrz Braniewa. Ma zresztą liczebność wojska. Mają przyjść nowe czołgi do Braniewa. Informacja chyba bardzo ciekawa dla wszystkich. No, o tym martwiliśmy się, o tym, że ta brygada zostanie zlikwidowana, a 9. Braniewska, zawsze powtarzamy, Brygada Kawalerii Pancernej, będzie się rozwijała i to jest najważniejsza informacja. 9. Brygada Kawalerii Pancernej zgodnie ze swoim promocyjnym hasłem jest gotowa na wszystkie pozytywne zmiany, zapewniał dowódca pułkownik Jan Rydz. To jest nasza dewiza oczywiście, ponieważ żołnierze muszą być gotowi na wszystko, co przyniesie los i jakie zadania postawią przed nami przełożeni. Hasło brygady: gotowi na wszystko. A gotowych na wszystko jest obecnie około 500 żołnierzy 9. Brygady, którzy przez cały rok realizują szkolenia wojskowe w kraju i za granicą. Na wszystkich poligonach w Wojsku Polskim, od Wicka poprzez Świętoszów, Orzysz, Drawsko-Pomorskie, to jest główne zajęcie i tym, czym się w ogóle żołnierze zajmują, to szkolenie. Oraz dodatkowo uczestniczymy w wszelkiego rodzaju misjach stabilizacyjnych, począwszy od Afganistanu, poprzez Syrię, Irak. Wszystkie te misje, które były i są aktualnie realizowane, uczestniczyli w nich żołnierze 9. Brygady Kawalerii Pancernej. W piątek, 4 października, żołnierze braniewskiej jednostki z okazji swojego święta zaprosili do wojska mieszkańców Braniewa. W ramach Dnia Otwartych Koszar odbyły się pokazy sprzętu i uzbrojenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć wojskowej grochówki oraz zaprzyjaźnionych służb i instytucji, którzy także promowali się na swoich stoiskach. Zaciekawienie wzbudzali rycerze z Bractwa Rycerskiego, motocykliści z klubu Warmia Bikers i członkowie Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii imienia 27. Pułku Ułanów z Żyrardowa, ubrani w historyczne mundury. Dzień Otwartych Koszar jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza tej młodszej części gości. Fajnie było, bardzo fajnie. Co takiego najfajniejszego? Dla mnie wszystkie czołgi, można było zwiedzać, wchodzić. A dziewczyną co się podobało? No najlepsze było, no tak naprawdę to było wszystko najlepsze. Najśmieszniejsze były okulary, takie, że niby po pijaku chodzisz. Czy po tym, co zobaczyliście tutaj, czego się dowiedzieliście, chcielibyście kiedyś służyć wojsku? Tak. Dlaczego? Dlatego, bo mój tata był żołnierzem i chciałbym go zastąpić. A ty? A ja bym chciała, no bo fajnie w ogóle jest. A potrzebny jest to zawód? Bardzo, dla naszej ojczyzny, żebyśmy ją wspierali i chronili. Z takimi poglądami miejsce pracy w 9. Brygadzie będzie w przyszłości zapewnione, zwłaszcza że po tegorocznym święcie już nikt nie będzie mówił o likwidacji jednostki, która wręcz przeciwnie, ma się rozwijać i rosnąć w siłę.